Dzień 10 wyzwania. Sam nie wierzę, ale jakoś to idzie. I mam wrażenie, że idzie coraz lepiej. Do tej pory wrzuciłem, teraz wychodzi właśnie, 10 minut temu wyszedł trzeci odcinek, bo wrzucam to jakby z tygodniowym opóźnieniem, więc dzisiaj nagrywam 10 odcinek, a wrzucam trzeci. Może być dość głośno, bo idę koło starego browaru. Taka obserwacja, która rzuciła mi się w oczy po wrzuceniu już 2 odcinków, trzeci. Jeszcze nie wiem, jaka będzie reakcja na niego, ale mam nadzieję, że równie pozytywne jak na pierwsze 2. Obserwacja jest taka, że ja się strasznie jebię w tych odcinkach. Po prostu za wszystko się krytykuję. 2 lata terapii jak krew w piach. Ta, krew od razu. No cóż, muszę się jakoś, nie wiem, przestać tak krytykować. Ale właśnie chyba po to też to robię, żeby wrzucać te odcinki bez jakiegoś takiego filtra. W sensie, nawet jak uważam, że coś mi się nie podoba, no to wrzucam i poddaję to waszej ocenie. I póki co ta ocena jest bardzo pozytywna, czego się nie spodziewałem, ale za co bardzo dziękuję. Już zapomniałem, jak ciężki jest aparat. Trzeba było iPhone'em to kręcić, Roman. Nie idziesz z duchem czasu w ogóle. Tak czy inaczej, idę sobie właśnie do Minister Cafe w Poznaniu. Uwielbiam motory latem. To jest jakiś dramat. Idę sobie do Minister Cafe, ponieważ z moim przyjacielem Andrzejem mamy taką wieloletnią tradycję, już chyba z 8 lat, że chodzimy razem na filmy Marvela. I idziemy dzisiaj na Thora Love and Thunder, którego widziałem już, ale który jest moim ulubionym Thorem. W ogóle Thor 3 i Thor 4 były robione przez reżysera, który się nazywa Taika Waititi. I to jest twórca takich filmów jak na przykład What We Do in Shadows albo Hunting for Wilder People. Oba doskonałe, jeśli nie widzieliście, to bardzo polecam. Czy ja muszę zmienić trochę przysłonę? Tak, by się ciemno zrobiło. I o ile Thor 3 mógł być zwariowany, tak mam wrażenie, że w 4 powiedzieli Taice, że ma robić wszystko. Każdy głupi pomysł, który przyjdzie mu do głowy, ma go zrealizować i faktycznie tak w tym filmie jest, więc jeśli ktoś nie tylko szuka w tego typu rzeczach powagi i dramatyzmu, ale też dobrego poczucia humoru, no to ja po prostu płakałem ze śmiechu cały film. Z drugiej strony widziałem w necie, że ludzie mówią, że jest to jeden z najgorszych filmów Marvela. Ja się pytam, gdzie są ci ludzie, kiedy kurwa chodzi o krytykę nowego Doktora Strange'a, który jest moim zdaniem największym wypierdem kinematografii w ciągu ostatnich kilku lat. Takiego lazy scriptingu spodziewałbym się raczej po Sharknado albo Killer Tire, a nie po filmach Marvela, no ale bywa i tak, ktoś miał gorszy dzień najwyraźniej, ale reżyser, który robił nowego Doktora Strange'a, wcześniej robił stare Spider-Many, które moim zdaniem były obciachowe, ale niektórzy lubią, więc możemy się tutaj po prostu nie zgadzać. Celowo też wybrałem takie miejsce, w którym jest trochę więcej ludzi, żeby zobaczyć, czy nie speniam tym razem. Ale nie speniałem, kurde. Przez stary browar przejść z tak dziarskim krokiem, bez strachu w sercu, no trochę strachu jest, ale udaje, że nie ma tych ludzi dookoła. W każdym razie, piwo z Andrzejem, drugi raz Thor 4, bardzo możliwe, że pójdę trzeci raz, niczego nie żałuję, jest doskonały film. I tyle, zapowiada się fajny wieczór. Miło było wyjść na miasto i trochę wam opowiedzieć o tym, co myślę o nowej twórczości studia Marvel. Over and out, pa pa.